Fundacja Electronic Frontier Foundation ustanowiła nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów dla odkrywcy liczby pierwszej, która ma więcej niż 10 milionów cyfr. W tej lekcji pokażę Ci, jak szukać takich, choć o wiele mniejszych liczb pierwszych. Na tablicy widzisz zapisane dzielniki liczb od 1 do 10. Zatrzymaj teraz lekcję i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, które liczby mają dokładnie dwa różne dzielniki. Przyjrzyjmy się bliżej zapisanym dzielnikom. Liczba 1 ma tylko jeden dzielnik, jest nim ona sama. Liczba 2 ma dwa dzielniki, 1 i samą siebie. Dwójka to pierwsza liczba, która ma dokładnie dwa różne dzielniki. Zapiszę tę liczbę w tym miejscu. No to sprawdźmy teraz, ile różnych dzielników ma liczba 3. Liczba 3 również dzieli się przez 1 i przez samą siebie. Ma więc dokładnie dwa różne dzielniki? W tym miejscu zapiszę liczbę 3. Sprawdzamy dalej. Dzielnikami liczby 4 są liczby 1, 2 oraz 4. Ta liczba ma więcej niż dwa różne dzielniki. A co z liczbą 5? Liczba 5 dzieli się przez 1 i przez samą siebie. Oto kolejna liczba, która ma dokładnie dwa różne dzielniki. Sprawdźmy teraz, jakie dzielniki ma liczba 6. Są to liczby 1, 2, 3 i 6. Tutaj mamy aż 4 różne dzielniki. Ta liczba nie pasuje do naszej odpowiedzi. To sprawdzamy dalej. Dzielnikami liczby 7 są liczby 1 i 7. Siódemka to kolejna liczba, która ma dokładnie dwa różne dzielniki. A co z liczbą 8? Dzielnikami liczby 8 są liczby 1, 2, 4 i 8. Tutaj mamy aż 4 dzielniki. Dzielnikami liczby 9 są liczby 1, 3 i 9. Tutaj mamy 3 dzielniki. A co z liczbą 10? Jej dzielnikami są liczby 1, 2, 5 i 10. Tutaj także mamy więcej niż dwa różne dzielniki. Spośród liczb od 1 do 10 wypisaliśmy tylko 4 liczby, które mają dokładnie dwa różne dzielniki. Są to liczby 2, 3, 5 i 7. Liczby, które mają dokładnie dwa różne dzielniki, nazywają się liczbami pierwszymi. Liczby 2, 3, 5 i 7 to są przykłady liczb pierwszych. W dalszej części lekcji pokażę Ci inne takie liczby. Mam teraz dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, które liczby mają więcej niż dwa różne dzielniki. Kilka chwil wcześniej opowiadałem dokładnie, ile dzielników mają dane liczby. Liczby 4, 6, 8, 9 i 10 mają więcej niż dwa różne dzielniki. Zapiszę te liczby w tym miejscu. Takie liczby, które mają więcej niż dwa różne dzielniki, nazywają się liczbami złożonymi. To są przykłady liczb złożonych. Spójrzmy teraz na takie pytanie. Ile różnych dzielników ma liczba 1? Tutaj wypisaliśmy dzielniki liczby 1. 1 dzieli się wyłącznie przez samą siebie. Ma więc ona jeden dzielnik. Podajmy odpowiedź. Liczba 1 ma jeden dzielnik. I teraz zobacz Liczby, które mają dokładnie dwa różne dzielniki, nazywają się liczbami pierwszymi. Liczby, które mają więcej niż dwa różne dzielniki, nazywają się liczbami złożonymi. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Jak myślisz, czy liczba 1 jest liczbą pierwszą czy złożoną? A może nie jest ani pierwszą, ani złożoną? Jak myślisz? Liczba 1 nie jest ani liczbą pierwszą, ani złożoną. Liczby pierwsze mają dokładnie dwa różne dzielniki, a liczby złożone mają więcej niż dwa różne dzielniki. Liczba 1 ma tylko jeden dzielnik. Nie jest więc ani liczbą pierwszą, ani złożoną. Wróćmy teraz na chwilę do liczb pierwszych. Weźmy jedną z nich, na przykład piątkę. Zapiszę ją w tym miejscu. Na ile różnych sposobów możemy zapisać liczbę 5 w postaci iloczynu dwóch liczb naturalnych? 5 jest liczbą pierwszą, więc ma dwa różne dzielniki. Dzieli się przez 1 i przez samą siebie. Każda liczba pierwsza dzieli się tylko przez 1 i przez samą siebie. Liczbę 5 możemy zapisać tylko w postaci jednego iloczynu dwóch liczb naturalnych. Czynnikami biorącymi udział w mnożeniu będą te dwa dzielniki. 5 to inaczej 1 razy 5. Liczbę 5 możemy wyrazić wyłącznie w postaci takiego iloczynu. Weźmy sobie teraz jakąś liczbę złożoną, na przykład liczbę 8. Zapiszę ją w tym miejscu. Każdą liczbę, zarówno pierwszą, jak i złożoną można zapisać w postaci iloczynu 1 i samej siebie. 8 to inaczej 1 razy 8. A czy istnieją dwie inne liczby naturalne, które po pomnożeniu przez siebie dadzą liczbę 8? Oczywiście, że tak. 8 to inaczej 2 razy 4. Liczbami pierwszymi zajmowali się matematycy już od bardzo dawna. Jednym z nich był matematyk grecki Eratostenes z Cyreny, który żył w III wieku przed naszą erą. Wymyślił on metodę wyznaczania wszystkich liczb pierwszych nie większych od danej liczby. Pokażę ci teraz jak wygląda się to Eratostenesa dla liczb nie większych niż 100. Teraz na tablicy widzisz planszę, w której znajdują się liczby od 1 do 100. Za pomocą tej planszy pokażę Ci, które liczby od 1 do 100 są pierwsze. Jeden z tej tabeli możemy wyrzucić. A dlaczego? Wiemy, że liczba 1 nie jest ani liczbą pierwszą, ani złożoną. Kolejną liczbą w tej tabeli jest liczba 2. Ile dzielników ma liczba 2? Liczba 2 dzieli się przez 1 i przez samą siebie. Jest to liczba pierwsza. Przypomnę Ci, że każda kolejna wielokrotność liczby 2 dzieli się przez 2. Zaznaczmy więc w tej tabeli takie liczby. Liczby, które dzielą się przez 2 to takie, których ostatnią cyfrą jest 2, 4, 6, 8 lub 0. Liczby, które dzielą się przez 2 w tej tabeli zaznaczono w czerwonym kółeczku. Przypomnę Ci, że takimi liczbami zajmowaliśmy się dokładnie w lekcji o tytule cechy podzielności liczb przez 2. Weźmy teraz kolejną liczbę w tej tabeli, czyli trójkę. Liczba trzyma dokładnie dwa dzielniki 1 i 3. Jest to liczba pierwsza. Pamiętaj, że wszystkie wielokrotności liczby 3 dzielą się przez 3. Zaznaczmy takie liczby w tej tabeli. Przypomnę, że liczby, które dzielą się przez 3, to takie liczby, których suma cyfry również dzieli się przez 3. Takimi liczbami zajmowaliśmy się dokładnie w lekcji, która nosi tytuł Cechy podzielności liczb przez 3. W tej tabeli liczby podzielne przez 3 zaznaczono zielonym kółeczkiem. Zobacz. Kolejną liczbą w tej tabeli jest liczba 4. Wiemy jednak, że to jest liczba złożona, bo ma więcej niż dwa różne dzielniki. Kolejną liczbą jest piątka. Piątka ma dwa dzielniki, 1 i 5. To jest liczba pierwsza. Wszystkie wielokrotności liczby 5 będą liczbami złożonymi. Zaznaczmy je w tej tabeli. Liczby, które dzielą się przez 5 to takie, których ostatnią cyfrą jest 5 lub 0. Takimi liczbami zajmowaliśmy się dokładnie w lekcji o tytule cechy podzielności liczb przez 5. Liczby podzielne przez 5 znajdują się w niebieskich kółeczkach. Oczywiście 5 pomijamy, ponieważ chcemy w tej tabeli zaznaczyć liczby złożone. 5 jest przecież liczbą pierwszą. Kolejną liczbą w tej tabeli jest szóstka. Ta liczba ma więcej niż dwa dzielniki, więc to jest liczba złożona. No to przejdźmy do kolejnej liczby. Mamy tutaj siódemkę. Liczba 7 ma wyłącznie dwa dzielniki, 1 i 7. To jest liczba pierwsza. Z kolei wszystkie wielokrotności liczby 7 będą liczbami złożonymi. Dzielą się przecież one przez 7. Zaznaczmy je w tej tabeli. Liczby, które dzielą się przez 7, zaznaczono w tej tabeli w pomarańczowych kółeczkach. Na tym kończymy. Liczby, które nie znajdują się w kółeczkach, są liczbami pierwszymi. Te liczby to na przykład 2, 3, 5, 7, 11, 13 i tak dalej. Liczby naturalne, które dzielą się tylko przez jeden i przez samą siebie, to liczby pierwsze. Liczby pierwsze mają zawsze tylko dwa różne dzielniki. Liczby naturalne, które mają więcej niż dwa dzielniki, to liczby złożone. Jeden nie jest ani liczbą pierwszą, ani złożoną. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o wielokrotnościach i dzielnikach liczb. I pamiętaj, lubisz, zasubskrybuj.